przemocy, gwałtów na kobietach ukraińskich przez rosyjskich zbrodniarzy. W tym panelu oprócz prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej brała również udział nasza gościni Wlada Spiwak z Połtawy, o której więcej powie poseł Andrzej Szejna. Szanowni Państwo, dzisiejsza konferencja prasowa jest poświęcona sytuacji na Ukrainie, ponieważ reżim totalitarny Władimira Putina zmienił taktykę walki. Nie tylko jest to walka na froncie, którą Putin przegrywa, ale jest to walka z ludnością cywilną. I dlatego używa się setek dronów zakupionych najprawdopodobniej w Iranie, aby niszczyć tak zwaną infrastrukturę krytyczną. To są elektrociepłownie, elektrownie, to są linie przesyłu gazu, szkoły, szpitale. Dlaczego? Dlatego, aby Ukraińcy zimą zamarzli, aby złamać ducha, aby ludzie umierali w swoich domach w temperaturze minus 20 stopni, bo takich temperatur na Ukrainie się spodziewamy. Podczas ostatniej wizyty w Brukseli spotkaliśmy się m.in. z komisarzem do spraw zarządzania kryzysowego. I już wiemy, że właśnie z powodu ataku na ludność cywilną przez Putina i jego reżim około 500 tysięcy, a może nawet 800 tysięcy Ukrainek, Ukraińców będzie decydowało się na przybycie do Polski, szukając ocalenia, szukając ciepła, konta, żywności, pomocy humanitarnej, której na Ukrainie już dzisiaj brakuje. Z Unii Europejskiej przekazano do Polski 146 milionów euro, to jest około 700 milionów złotych na tą pomoc humanitarną, ale potrzeba jest więcej. Dlatego zwróciliśmy się również do komisarza i do Komisji Europejskiej o utworzenie specjalnego funduszu pomocy humanitarnej dla Ukraińców w Europie, szczególnie w Polsce, która przyjęła dotąd aż 7 milionów Ukraińców, a dzisiaj na terytorium Polski przybywa około 1,5 miliona i dla pomoc dla Ukraińców na Ukrainie. Ta pomoc ma mieć charakter humanitarny w sytuacji, kiedy będzie brakowało najprostszych produktów, energii, ciepła i żywności. Dzisiaj z nami jest, jak wspomniała pani posłanka Joanna Szoring-Wielgus, Wlada Spiwak, radna z Połtawy, która jest działaczką nie tylko społeczną, ale również stara się pomóc swoim braciom i siostrom, szukając tej pomocy w Polsce i na całym świecie. My staramy się tej pomocy udzielać. Wlada Spiwak jest również, można powiedzieć, ma serce po lewej stronie, pewnie o tym też dwa słowa powie. I jeżeli Państwo pozwolicie, oddam jej głos i będę ją również tłumaczył z języka angielskiego. I am a citizen of Ukraine, a deputy of a local authority, representing a left-wing party of Ukraine, is the only left-wing party, and I am the citizen of the country which is fighting, and I keep on working in the local authority and its executive body despite the war. Jestem radną miasta Połtawy, jestem również członkinią lewicowej partii na Ukrainie. Jestem oczywiście Ukrainką, a więc obywatelką kraju, który walczy dzisiaj. I chcę powiedzieć, że jestem również członkinią jedynej partii socjaldemokratycznej na Ukrainie. It's been 246 days since Ukraine has been defending from Russian aggression. Citizens of my country are fighting. Citizens of my country have become refugees. Citizens of my country are dying and being tortured during the war. You know, już 246 dni od agresji Rosji na Ukrainie, ale moi bracia i siostry walczą, moi bracia i siostry umierają, moi bracia i siostry są torturowani, ale się nie poddają. Daily terrorist attacks of the Russian Federation of Ukraine, attacks on critical infrastructure and winter may cause another wave of migration. Poland will be the main country to receive this wave. Rosja atakuje obecnie na infrastrukturę krytyczną Ukrainy i to może spowodować zimą kolejną falę uchodźców i nie ma żadnych wątpliwości, że ta fala w pierwszym rzędzie dotrze do Polski. The second wave of refugees will arrive to Poland from Ukraine from the beginning of winter. According to our forecast, approximately 500,000 people will stay in Poland. Nowa fala uchodźców dotrze do Polski z początkiem zimy i zgodnie z naszymi przewidywaniami do Polski dotrze i może pozostać dodatkowe 500 tysięcy uchodźców. As 500,000 refugees from Ukraine may migrate in the winter, the Left Party of Poland and I appeal to the European Union, please, to immediately allocate humanitarian aid to Ukraine. Tak jak wspomniałam, 500 tysięcy uchodźców dotrze zimą do Polski i
Nowa Lewica oraz ja apelujemy do władz Unii Europejskiej, do Komisji Europejskiej o alokację dodatkowych środków na pomoc humanitarną. We need your humanitarian support. Food, clothes, medical supplies. Please give a helping hand to these people. Ukraine is the shield of Europe. These people hold this shield. Będzie potrzebna pomoc humanitarna w postaci żywności, w postaci leków, w postaci ubrań. I nie ma żadnych wątpliwości, że Ukraina dzisiaj jest tarczą Europy, a mieszkańcy Ukrainy tą tarczę noszą. They are without clothes and medicines, without a roof over their heads, with children in their arms and without work. Yet they hold the peaceful sky of the world and of the Europe in their shoulders. Dzisiaj sytuacja jest dramatyczna i bez lekarstw, bez żywności, bez pomocy humanitarnej, bez dachu nad głową trudno będzie walczyć o pokój dla Ukrainy, dla Europy. Please remember, in Ukraine, millions of children wake up every day hearing explosions and alert sounds. These are children of Europe and today these are need your help and support and care. Dzisiaj na Ukrainie miliony dzieci budzi się co rano słysząc wybuchy bombowe, słysząc alarmy i przecież to są dzieci europejskie, to są dzieci nasze i one potrzebują waszej i naszej pomocy. I thank the Left Party of Poland for supporting Ukraine. Thank my colleagues of the Left Party for helping Ukrainians to receive humanitarian aid from the European Union. Nowa Lewica jest partią, która pomaga Ukrainie, pomaga uchodźcom, pomaga humanitarnie. Ja właśnie chciałabym moim koleżankom i kolegom z Nowej Lewicy serdecznie za to podziękować. Together with Lewica, we continue defending our values, freedom, equality, justice. My country has become a symbol of fight for fairness. My country is fighting against totalitarianism, neo-imperialism, and we will definitely win. Podzielamy wartości europejskie, takie jak wolność, jak sprawiedliwość, jak równość. Będziemy tych wartości europejskich wspólnie bronić i na pewno zwyciężymy, walcząc o sprawiedliwość i walcząc o równość i wolność. Thank for support Ukraine. Dziękuję bardzo za pomoc Ukrainie. Jak Państwo wiedzą, Lewica właśnie wróciła z Brukseli, gdzie upominaliśmy się o pieniądze dla Polek i Polaków. Ale nie tylko. Nie zapominamy i nie zapomnieliśmy także w Brukseli o Ukrainie, o potrzebach Ukraińców w związku z wojną, a także o potrzeby dla kobiet. Proszę Państwa, między innymi na spotkaniu z komisarzem do spraw kryzysowych, panem Lenarczyczem, podjęliśmy taki temat. Mianowicie niedawno komisarz Lenarczycz otwierał w Jasionce hub, który jest przeznaczony dla uciekinierów z Ukrainy. I wtedy podnieśliśmy kwestię Ukrainek, które mają poza tym wszystkim, czego potrzebują Ukraińcy, o czym mówiła Wlada, również specjalne potrzeby związane z ich zdrowiem reprodukcyjnym i seksualnym, bo pamiętajcie Państwo, że Putin i jego siepacze traktują gwałt, przemoc seksualną wobec kobiet jako instrument wojny. I w związku z tym kobiety bardzo często potrzebują świadczeń z zakresu zdrowia seksualnego, na przykład aborcji czy antykoncepcji. I niestety, czego się dowiedzieliśmy, że wprawdzie ten hub jest przeznaczony i wykorzystany w większości przez uciekinierki wraz ze swoimi dziećmi z Ukrainy, bo to głównie kobiety, prawda, znajdują się w tych centrach, jednak w Polsce takich świadczeń nie uzyskają, dlatego że w Polsce takich świadczeń Polki też nie uzyskują. W związku z czym Komisja Europejska tę pomoc właśnie tego typu kieruje do takich krajów jak Rumunia, jak Mołdowa, gdzie prawa Ukrainek do wszelkich świadczeń z zakresu zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego są możliwe i dostępne. To pokazuje, w jaki sposób Polska
mówiąc dużo o pomocy i wsparciu dla Ukrainy, jednocześnie jeśli chodzi o szczególne potrzeby kobiet z Ukrainy, niestety tych świadczeń nie dostarcza. Szanowni Państwo, o potrzebach ukraińskich kobiet i dzieci rozmawialiśmy i na Kongresie Lewicowych Kobiet w Toruniu, i w Brukseli podczas spotkań z komisarzami. I wczoraj Państwu opowiadaliśmy o tym, że rząd jest niewiarygodny i rząd kłamie, zarówno w sprawach pieniędzy unijnych dla Polski, zarówno w sprawach Europejskiego Funduszu Odbudowy i KPO, jak i w sprawach odrzańskich. A dzisiaj mówimy, że rząd jest także niewiarygodny w zakresie pomocy humanitarnej dla Ukrainek i Ukraińców. Rząd skupił się na pomocy wojskowej, na pomocy zbrojeniowej, natomiast całą pomoc humanitarną dla Ukrainek i Ukraińców zrzucił na barki społeczeństwa i tu specjalnie pomocny nie jest. Proszę zwrócić uwagę, że w zakresie ścigania sprawców zbrodni wojennych nie mamy specjalnych osiągnięć jako państwo. Do końca lipca polscy prokuratorzy nie odnaleźli w Polsce ani jednej ofiary zbrodni wojennych, natomiast odnaleźli tylko i wyłącznie świadków tych zbrodni. To jest słabość albo celowe zaniedbanie. Polski rząd także, czy większość rządząca w Sejmie, nie zdecydowała się na żadne ułatwienia dla kobiet, które stały się ofiarami przemocy seksualnej ze strony rosyjskich żołdaków. Nie ma żadnych ułatwień w przeprowadzeniu aborcji pochodzących z gwałtu. Nadal te kobiety do Polski nie trafiają, uciekają dalej, albo trafiają w ręce polskich organizacji pozarządowych, które łamią prawo, pomagając tym kobietom w strasznej sytuacji. O tych wszystkich kwestiach rozmawialiśmy w Brukseli, dlatego że nie unika Lewica żadnych tematów tabu i przede wszystkim Lewica zawsze stoi po stronie tych, którzy są najsłabsi, tych, którzy są bezradni i tych, którzy są ofiarami zarówno ciężkiej sytuacji finansowej, ciężkiej sytuacji życiowej, jak i są ofiarami tego, czego byśmy sobie nie życzyli w cywilizowanym świecie, w Europie, wojny i zbrodni wojennych. Dziękujemy Państwu bardzo. Dziękujemy. Łukasz Perzyna, TNP24. To była mowa o kwocie, która została już przeznaczona przez Unię Europejską. 146 milionów euro, dobrze usłyszałem, jak rozumiem. Nie da się ukryć, że to jest kwota, która może się raczej kojarzyć z rzędem wielkości spotykanym przy transferach militarskich niż przy pomocy humanitarnej. W dodatku mamy do czynienia z pierwszym prawdopodobnie, z całym szacunkiem dla akcji zbierania krwi dla ofiar wydarzeń węgierskich w 1956 roku, z pierwszym przypadkiem po wojnie w Europie udzielania pomocy przez całe społeczeństwo, pomocy humanitarnej. Przecież tak naprawdę organizacje pomocowe albo nie podołały, albo wręcz się ośmieszyły. Przypomnę choćby wypowiedź Okońskiej, że nie powinni ci, którzy goszczą Ukraińców, dostawać pieniędzy do ręki, tylko powinni dostać sami uchodźcy. I co? Później z tymi pieniędzmi usiądą na ulicy i będą szukać, bo te pieniądze starczą na 5 dni noclegu na wolnym rynku i będą szukać noclegu na ulicy, a będzie to filmować ruska telewizja. No to jeden taki przykład. Zmierzam do tego, czy sytuacja nie wymaga, aby na przykład Państwa zdaniem wspólnego wystąpienia autorytetu polskich i ukraińskich, autorytetów społecznych o taką humanitarną pomoc w jakimś godnym, no i bezprecedensowym wymiarze, pomoc finansową dla tych, którzy Ukraińców w Polsce goszczą, dla samych Ukraińców, no bo też, jak rozumiem, nie mają wielkiej rozpoznawalności w świecie politycy, czy ministrowie ukraińscy, czy polscy. Natomiast znane są w świecie nazwiska Aleksandra Irwanca, nazwiska Jurija Andrychowicza, nazwiska Sergeja Żadana, a z naszej strony Olgi Tokarczuk, czy reżysera Idy Pawlikowskiego. Czy taka akcja mogłaby osiągnąć więcej niż osiągają politycy, eurodeputowani, no, z całym szacunkiem dla ich usiłowań? Panie redaktorze, szanowni państwo, pan redaktor właściwie w dużej części odpowiedział sobie sam, że tak, taka akcja byłaby bardzo
bardzo pożyteczne i bardzo ważne. Ale ja chcę zacząć od kwestii bardzo formalnych, mianowicie od tego, że kiedy mówimy o 146 milionach euro wypłaconych Polsce, a w sumie to jest suma 700 milionów euro dla całej Unii Europejskiej, to to jest tak naprawdę kropla w morzu potrzeb i to nawet zaczyna być żałosne, bo przypomnij sobie, jakie pieniądze przeznaczyła Unia Europejska dla Turcji. To były miliardy. Później to oczywiście pieniądze ograniczano ze względu na łamanie praw człowieka w Turcji. Uważam, że to jest wina przede wszystkim rządu, między innymi rządu polskiego, bo to Polska przyjęła ponad 7 milionów uchodźców ukraińskich, głównie to były kobiety i dzieci. 1,5 miliona zostało, 5 milionów wróciło, za chwilę znowu 0,5 miliona co najmniej do nas przybędzie. Gdyby polski rząd miałby chociaż milimetr skuteczności na arenie międzynarodowej, to naprawdę dałoby się co najmniej tą kwotę dla pomocy Ukrainkom i Ukraińcom w Polsce zwielokrotnić. Ale proszę Państwa, czego my możemy oczekiwać, nawet jeżeli chodzi o zabieganie o środki humanitarne na pomoc dla Ukrainek i Ukraińców w Polsce, od rządu, który nie potrafi załatwić pieniędzy dla Polski, który jest okładany karami, biczowany za łamanie praworządności. To kto oczekuje, że dzisiaj ktoś da więcej pieniędzy dla Polski, skoro Polska dla siebie nie potrafi pieniędzy załatwić, tak? I za chwilę jeszcze będą odebrane 700 kilkadziesiąt miliardów euro z wieloletnich ram finansowych. Co więcej jeszcze dodam, z tych 700 milionów złotych przekazanych na pomoc humanitarną, duża część nie trafi do Ukraińców i Ukrainy, tylko będzie budowany kolejny mur na granicy wschodniej. Będzie wzmacniane bezpieczeństwo, a nie pomoc humanitarna. I to jest właśnie polski rząd. I rzeczywiście w takich dramatycznych sytuacjach musimy odwoływać się do społeczeństwa obywatelskiego, do autorytetów i do naszego poczucia sprawiedliwości i solidarności z narodem ukraińskim. Wtedy, kiedy zawodzą politycy, a szczególnie zawodzą politycy prawicy.